Szanowni Państwo, w tym materiale spróbuję przyjrzeć się dokładnie laserowi krzyżowemu Dedra MC0903. Zapraszam na recenzję. Zacznijmy od wyposażenia zestawu. W pudełku znajdujemy miękki materiałowy futerał oraz instrukcję. Etui zawiera zielony laser krzyżowy, uchwyt z kwintem 1/4 cala wyposażony w magnes do mocowania lasera na płytkach metalowych oraz 4 baterie AA do zasilania urządzenia. Przyjrzyjmy się budowie lasera. Jest ona dosyć prosta. Od góry mamy zielony przycisk oraz diodę, od przodu widzimy 2 lasery do rzucenia odpowiednio linii poziomej i pionowej. Pod nimi znajduje się suwak pozwalający przełączać między pracą z zablokowanymi wiązkami a trybem samopoziomujących się laserów. Od spodu widzimy gwint do mocowania na statywie lub uchwycie oraz pokrywę komory baterii. Otwieramy ją pociągając zaczep znajdujący się z tyłu urządzenia. Sprzęt zasilany jest 4 bateriami 1,5-woltowymi, tak zwanymi paluszkami. Umieszczamy je wewnątrz zgodnie z opisem na blaszkach. Profil urządzenia ma kształt trapezu, a zatem jego długość zmienia się od 10 cm na dole do 6,5 cm na górze. Wysokość zaś wynosi 8 cm, podczas gdy szerokość to 6 cm. Po założeniu baterii laser waży około 325 g. Laser oczywiście można zamontować na statywie. Wystarczy dokręcić od spodu szybko złączkę, a całość umieścić na trójnogu i możemy dosyć wygodnie operować ułożeniem lasera. Zarówno jeśli chodzi o wysokość, jak i pochylenie w przypadku pracy z zablokowanymi wiązkami. Urządzenie możemy zamontować również na dołączonym uchwycie magnetycznym. W tym celu posługujemy się tym samym gwintem co w przypadku statywu. 2 dosyć mocne magnesy pozwalają nam ulokować laser na metalowej płytce. Takową możemy znaleźć na przykład w przypadku tyczek rozporowych. Dzięki temu dosyć łatwo i szybko możemy zamontować laser w odpowiedniej pozycji. Uchwyt jest tak pomyślany, aby można było swobodnie zorientować na nim laser, w zależności od potrzeb. Urządzenie możemy włączyć na 2 sposoby. Po pierwsze, wciskając i przytrzymując górny przycisk. Wówczas laser rozpoczyna pracę w trybie zablokowanych wiązek. Po drugie, przełączając suwak w pozycję uruchamiającą samopoziomowanie. Wyłączenie urządzenia możliwe jest jedynie, gdy samopoziomowanie jest wyłączone. Następuje ono po dłuższym przytrzymaniu górnego przycisku. Gwarantuje to, że wyłączone urządzenie zawsze ma zablokowane lasery i jest przygotowane do transportu. Dłuższe przytrzymywanie górnego przycisku w trybie samopoziomowania powoduje, że urządzenie przechodzi w tryb pulsacyjny. Objawia się to zapaloną czerwoną diodą od góry oraz obserwowalnym zmniejszeniem jasności wiązek lasera. Dzięki tej funkcji możliwe jest zwiększenie zasięgu pracy lasera z 30 metrów do 50 metrów. Ponieważ w tym rozszerzonym zakresie wiązka lasera przestaje być widoczna, należy posługiwać się tak zwanymi detektorami. Co prawda, Dedra nie oferuje jeszcze swoich urządzeń tego typu, ale możliwe powinno być dobranie detektora innej marki. Istotne jest, aby pracował on z zielonymi laserami liniowymi i aby działał w częstotliwości zgodnej z trybem pulsacyjnym lasera Dedry. Przesunięcie suwaka w prawą stronę w kierunku piktogramu otwartej kłódki uruchamia tryb samopoziomowania. Wówczas przy niewielkim przechyleniu urządzenia linie lasera będą cały czas zorientowane odpowiednio w pionie i w poziomie. Producent deklaruje, że samopoziomowanie następuje, gdy przechylenie urządzenia nie przekracza 4 stopni. W przypadku, gdy mechanizm nie jest w stanie poradzić sobie z zadaniem wypoziomowania laserów, wiązki będą migać z dużą częstotliwością. Według deklaracji producenta, odchylenie od poziomu i pionu nie powinno przekraczać 2 mm na każde 10 metrów. W trakcie pracy można wyświetlać obie lub tylko wybraną linię lasera. Wciskając krótko górny przycisk, przełączamy cyklicznie pomiędzy uruchomieniem obu wiązek, tylko poziomej lub tylko pionowej. Funkcja ta dostępna jest zarówno w trybie samopoziomowania, jak i z zablokowanymi laserami. Jest to o tyle przydatne, że wyświetlanie tylko jednej linii pozwala nawet dwukrotnie wydłużyć czas pracy na bateriach z 4 do 8 godzin.
Gdy wiązki są zablokowane, laser można dowolnie obracać, a linie pozostają widoczne. Migają one jednak krótko, co 5 sekund, dzięki czemu pracując jesteśmy pewni, w jakim trybie jest ustawiony laser. Z lasera korzystałem przez ostatnie 2 miesiące. Przydał się przy zawieszaniu ramek i półek w domu, przy okazji przeprowadziłem też kilka testów. Przede wszystkim starałem się określić, czy rzeczywiście w trybie samopoziomowania utrzymywany jest poziom i pion. Jako referencyjnej użyłem poziomicy elektronicznej Sola. Operowałem zarówno bezpośrednio na wiązkach, jak i na przeniesionych punktach. Sprawdzenie oczywiście dalekie jest od ideału metrologicznego. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że błąd nie przekraczał 0,05 stopnia, należy się spodziewać, że deklarowana dokładność jest osiągnięta. Zwróćmy jednak uwagę, że konstrukcja mechanizmu blokującego lasery nie pozwala na zachowanie wyniku poziomowania. Zielony laser jest dosyć dobrze widoczny. Grubość linii wyświetlanej z około 1 metra wynosi 2,2 mm. Stosując dosyć mocny reflektor warsztatowy, starałem się określić, przy jakim natężeniu oświetlenia wiązka lasera jest jeszcze widoczna. Przestawała ona być zauważalna przy kilkunastu tysiącach luksów. Oznacza to, że przy typowym oświetleniu w pomieszczeniach zamkniętych nie będzie problemu z dostrzeżeniem linii. Również praca na zewnątrz w pochmurny dzień nie powinna sprawiać trudności. Sytuacja może komplikować się w bardzo słoneczne letnie dni. Przewaga zielonego lasera nad czerwonym wydaje się bezsprzeczna i może być zauważalna również w zastosowaniach domowych, nawet przy odległościach kilku metrów. W trakcie moich prób laser poziomował się przy pochyleniu na poziomie 3,3 stopnia. Biorąc pod uwagę dużą niedokładność tego eksperymentu, wynikającą z wielu czynników, wynik próby należy uznać za zadowalający. Kąty wyświetlania wiązki lasera powinny wynosić odpowiednio 130 stopni dla linii poziomej i 150 stopni dla linii pionowej. W konsekwencji, ustawiając urządzenie w odległości 28 cm od ściany, powinienem uzyskać linię poziomą o szerokości 120 cm, co udało się potwierdzić w widocznym eksperymencie. I na koniec kilka prób widoczności wiązki. W pomieszczeniu nie było problemu z widocznością linii. Niestety maksymalnie udało mi się to sprawdzić dla odległości około 10 metrów. W przypadku pracy na zewnątrz, w pochmurny dzień, przy natężeniu oświetlenia około 5000 luksów, wiązka była widoczna z odległości około 10 metrów. W przypadku bardzo niskiego natężenia oświetlenia, wiązkę można było dostrzec nawet na powierzchniach odległych o ponad 25 metrów. Podsumowując, wydaje mi się, że laser krzyżowy, podobnie jak dalmierz laserowy, znajdzie zastosowanie w prawie każdym gospodarstwie domowym. Wobec dosyć przystępnych cen warto pokusić się o takie urządzenie. Bardzo pomaga ono w zawieszeniu różnych elementów wystroju, czy nawet szafek i półek. O pracach budowlanych, wykończeniowych czy remontowych nie wspomnę. Do tej pory posługiwałem się urządzeniem z czerwoną wiązką i muszę przyznać, że w przypadku lasera krzyżowego sugerowałbym jednak sięganie po modele wyposażone w zielone wiązki. Są one o wiele czytelniejsze. Jeśli specyfikacja modelu MC0903 jest dla Was wystarczająca, to śmiało możecie po niego sięgać. Do użytkowanego przeze mnie lasera Dedry nie mogę mieć zastrzeżeń, spełnia on wszystkie parametry podane w danych technicznych.